Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek w grze Farming Simulator 22. Tym razem zapraszam na serię Pan na Włościach, a przed wami Deutsch i skończone, tak mi się wydaje, zbieranie kamieni na polu numer 23. Bo tak naprawdę poprzedni odcinek skończyliśmy na zbieraniu kamieni, więc pozwolę sobie, że najpierw sprzedam to pole, bo tak naprawdę już tego pola nie będę potrzebował. I co dzisiaj? No dzisiaj zacznę tak naprawdę odcinek od rozpoczęcia zbierania kamieni na polu numer 24. Dzisiaj tak naprawdę chyba nie mam żadnych kontraktów do zrealizowania. O, jak widzicie, nie mam kompletnie nic. To, co miałem zebrać, tak naprawdę w dzisiejszym odcinku zebrałem. I dzisiaj tak naprawdę jest to końcówka dnia, godzina 16 i rozpocznę tutaj zbieranie kamieni. Pracownik spokojnie sobie tutaj kamienie pozbiera, a ja tak naprawdę przeskoczę sobie tutaj do John Deere'a i pojadę kupić kolejne krowy. A tutaj pracownik niech spokojnie sobie zrealizuje właśnie tutaj zadanie w postaci zbierania właśnie kamieni. Myślę, że już tutaj jest 81%, więc za chwileczkę powinno być tutaj 100%. Liczę na to, że wystarczy miejsca tutaj na te wszystkie kamienie z tego pola. No dobrze, to przechodzimy teraz tutaj do głównej farmy. I co? Szukamy tutaj John Deere'a. Wsiadamy do John Deere'a. Właśnie nie wiem, czy ja mogę do tego John Deere'a wsiąść. Jak wiecie, w poprzednim odcinku, znaczy wczorajszym odcinku, miałem pewien problem. Problem polegał na tym, że nie mogłem tutaj podpiąć tak naprawdę żadnego headera, żadnego wózeczka. Nie wiem, co się wydarzyło tak naprawdę, więc szukałem problemu tutaj z jakimś modem. Niestety nie udało mi się tego znaleźć, więc tak naprawdę spróbowałem coś zupełnie innego. A więc manualne podłączanie tutaj wszelkiego rodzaju przyczep i powiem wam, że to wszystko poskutkowało. Tak jak miało się łączyć, wszystko się łączy. Jedyną wadą jest to, że osobiście muszę tutaj podłączać wszystkie kable, przewody, przepraszam, bo tak powinien powiedzieć, od powietrza, oraz tutaj też podłączyć cały zestaw do ciągnika czy do kombajna. Ale myślę, że to jest drobne, jakby to powiedzieć, utrudnienie, który tak naprawdę bardziej urealni rozgrywkę, bo muszę osobiście ruszyć do tyłu. Ale to nie kłopot, trzeba tylko zapamiętać tutaj kombinację klawiszy. Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, jeżeli podobają wam się filmy, do klikania na dzwoneczki. Za wszystko, co dla mnie zrobiliście, bardzo wam oczywiście dziękuję i proszę was o jeszcze większą aktywność. Zapraszam na wszystkie serie na Farmingu 22, jak i na Farmingu 19. Pamiętajcie, start godzina 16. Codziennie jest puszczany nowy odcinek. Odcinki oczywiście puszczane są naprzemiennie. I nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które również serdecznie wam dziękuję. Zaczynamy tutaj kupować krowy. Najpierw kupimy tutaj 9 krów.
Pewnie kupimy tutaj holsztyny. O, tu coś odjechałem za bardzo. No właśnie, mamy holsztyny, 9 sztuk, wybieramy. Zaraz zobaczę. O, można kupić. I jedziemy z powrotem tutaj do obory. Mam nadzieję, że w końcu, jak do tej obory dojadę, to w końcu zobaczę, jak ładnie sobie robot śmiga po tej całej oborze. Mam taką nadzieję, że w końcu to zobaczę, ale nie jestem tego oczywiście do końca pewny. Mamy powolutku wieczór. Drugi dzień chyba października. Wydaje mi się, że już powinno przeskoczyć na listopad. Jestem ciekawy, czy w listopadzie zbiera się bawełnę. No czemu nie? Może nawet i w grudniu czeka mnie zbieranie bawełny. To by mnie bardzo oczywiście zdziwiło. No ale powiem wam szczerze, że po wielu jakby tutaj utrudnieniach dochodzę do wniosku, że farming to jest naprawdę dość ciekawa i specyficzna gra, która, no powiem tak, autorzy, no i kurczę, widzę, że coraz częściej są tutaj zawieszenia, a ustawiłem nie do końca na, jakby tu powiedzieć, najlepszy obraz, a widzę, że jednak moja ostatnia aktualizacja karty graficznej nie do końca się tutaj powiodła. Rozbudowałem też budynki produkcyjne, postawiłem kilka budynków produkcyjnych i oczywiście, jak już uporam się tutaj z pierwszymi krowami, to zabiorę was właśnie do budynków produkcyjnych i tam pokażę, jakie zmiany wprowadziłem. Mam nadzieję, że przypadnie wam to do gustu. Troszeczkę się tam napracowałem, ale wydaje mi się, że w miarę udało mi się to fajnie wkomponować w krajobraz. Trochę może nawet poszedłem, delikatnie mówiąc, na łatwiznę. No i jak widzę, robota nie ma. Wybieram, przenoszę do hodowli. Dziękuję bardzo. Nie mam krów. A jak robot zaklęty, jak stoi w oborze, tak w tej oborze oczywiście stoi. No, nic tutaj nie poradzę. No ale tak czasem tutaj niestety bywa. Dobrze. Jedziemy teraz po kolejne 9 sztuk krów. Nie wiem, czy wezmę holsztyny, czy wezmę tutaj jakieś inne krowy, ale coś tam na pewno się wybierze. Jeżeli chodzi o kwestie nowych modów, czy cokolwiek się tutaj pojawiło, powiem wam, że tak, że pojawiły się tutaj nowe mody. Czy będę je na razie pokazywał? Chyba nie na tej serii. Do tej serii te mody niestety nie pasują. Są to mody związane raczej tutaj z polskim gospodarstwem i raczej one się tutaj znajdą na Teraz Polska. Raczej są to mody związane tutaj z budownictwem. Jeżeli chodzi o kwestie upraw, to raczej nic nowego się tutaj nie pojawiło. Oczywiście wyszła nowa paczka Stevie'ego. Z tutaj ściągnikami, które mają szerokie opony, a przede wszystkim z takim nowym ciągnikiem, nowym, nie nowym, ale klasa niestety nie było do tej pory w paczce Stevie'ego, a się po prostu pojawił. Bardzo fajny ciągnik, oczywiście jego premiera była wczoraj na serii Pan na Dzikim Zachodzie. Jak wiecie, musiałem wymienić tam Fendzika i zastąpiłem go oczywiście klasem. Jeżeli chcielibyście go zobaczyć, to serdecznie oczywiście zapraszam. Odcinki są dostępne, wystarczy wejść na playlistę właśnie Pana na Dzikim Zachodzie.
Tutaj raczej wydaje mi się, że nie będzie konieczne kupowanie takiego rodzaju ciągnika. Jest on po prostu zbyt duży i wydaje mi się, że nie do końca byłby mi tutaj potrzebny. Dobrze, wybieram, kupuję. Tak, ok. Mamy krowy? Mamy krowy. Chyba grafika trochę mi się, widzę, uspokoiła. Bardzo Was przepraszam oczywiście za to, że w weekend majowy niestety nie do końca uczestniczyłem w czatach na żywo. Bardzo Was naprawdę przepraszam, ale to był taki trochę dziwny okres. Udało mi się tutaj tylko w jeden dzień, w drugi, tak powiem szczerze, ruszałem z powrotem do domu. No i niestety okazało się, że tutaj wpadłem w mały koreczek, miałem wypadek, znaczy nie ja, ale po prostu był wypadek na drodze i niestety stanąłem w korku. Nie da się niestety pisać, będąc tak naprawdę za kółkiem kierownicy, że trzeba co jakiś czas, co chwilkę tutaj zrobić metr czy dwa więcej. No, ciężko. Ciężko, więc jakby to powiedzieć, napisałem jedynie, że niestety mnie nie będzie. Przepraszam oczywiście najmocniej, postaram się poprawić. Czasem po prostu są rzeczy, których się, no, nie da niestety przeskoczyć. No i między innymi jest iż właśnie taka rzecz. I byłoby też nawet fajnie zobaczyć, ile udało mi się tutaj w ciągu godziny wyprodukować siana, bo też chciałem Wam oczywiście o tym to pokazać, bo wydaje mi się, że to pokazałoby Wam, jak wygląda właśnie mod Andy's Modding, jaka jest jego tutaj wydajność. Bo kiszonki oczywiście widzieliście, nie tylko tutaj na serii Pan na Włościach, ale również na Felsbrumie. Na Felsbrumie oczywiście również mam ten silos. Oczywiście wczorajszy odcinek był dla mnie wielkim zaskoczeniem, że nie mogę tutaj podłączyć w ogóle headerów od kombajnów, nie mogę z nimi jeździć. Chodziło o to, że nie chodzi o to, że nie mogę podczepić do kombajnu, ale nie mogę do tyłu kombajnu podłączyć, no ale udało mi się naprawdę z tym uporać. Na szczęście kolejny odcinek już nie będzie taki problematyczny. Dobrze, to gdzieś tu bym ustawił, właśnie gdzie tutaj ustawię ten John Deerek. Na razie nie będę wjeżdżał tutaj do żadnej wiaty, tylko po prostu gdzieś go tutaj ulokuję, żeby oczywiście on nie przeszkadzał, a w miarę był blisko i McCormicka, i tutaj John Deerka 7. O! Dokładnie. Oj, widzę, że ta moja grafika coraz głośniej pracuje. W sumie mógłbym tutaj otworzyć trochę okno, może by to trochę zaczęło studzić, nie wiem czy by mi się udało. No nie, muszę jednak tak. I literka Q i przytrzymać Z, daj radę. Coś tutaj nie do końca mi... O! Oczywiście dał radę. I może wiecie co, sprawdzimy najpierw tutaj produkcję paszy mineralnej, bo jestem też ciekawy, ile udało się tej paszy tutaj wyprodukować też w ciągu no chyba nawet też godziny, tak mi się wydaje. No to start, no i zaraz zobaczymy. No widzicie, praktycznie, no, za chwilkę będzie pewnie ze 100 tysięcy. No i to jest właśnie urok właśnie tutaj Andy's Modding. Jeszcze teraz zobaczymy, ile jeszcze mi tej paszy tutaj zostało. W sumie nie mam już praktycznie siana, niewiele mi zostało. Ale jeszcze mam 150 tysięcy paszy mineralnej.
Jeszcze wiecie co? Sprawdzę sobie oczywiście cenę tej paszy mineralnej. Gdzie są tutaj ceny? Pasza mineralna, pasza mineralna. Gdzie jesteś? Czy można cię sprzedać? Nie widzę. Czy można gdzieś sprzedać paszę mineralną? Nie wiedziałem, że takie mamy tutaj. O, widzicie? Chyba mam tu jakiś mod na takie rzeczy. Ale powiem wam, że nigdzie nie widzę paszy mineralnej. Aż dziwne. No nic nie zrobię. Nie mam na razie tej możliwości. Musiałbym po prostu troszkę dłużej przy tym posiedzieć, popatrzeć, bo wydaje mi się, że ona jest, tylko nie chcę was też tutaj męczyć takimi sprawami, bo wydaje mi się, że to nie jest aż tak mocno ważne. Zaraz zobaczymy, czy ja mogę tutaj. Już zrzucić. Jeszcze nie, muszę tutaj jeszcze trochę polawirować. Jeszcze nie mogę. No halo. Wiecie co? Niestety będę musiał tu troszeczkę inaczej podjechać. Jako tako chyba mi się wydaje. Spróbuję tu inaczej podjechać. Nie będę się męczył, choć nie do końca rozumiem. A raczej wydaje mi się, że obora nie jest w, jakby tu było wam rzec, uzupełniona w 100%, jeżeli chodzi o paszę mineralną. Spróbujmy tak. Czy się uda? Sprawdźmy tą naszą oborę. A widzicie, mamy już TMR po prawie 24 tysiące, ale dlaczego nie mogę przyjąć tutaj tej paszy? Nie rozumiem tego w ogóle. Myślę, że raczej nie mamy tutaj takiej ilości. Chyba, że tak jest. Teraz będę musiał się tutaj jakoś z tego
wymiksować. Poradzę sobie. O, jest. Aż zdziwiło mnie wam, powiem szczerze, to troszeczkę, bo raczej nie powinienem. Powinienem mieć jeszcze tutaj sporo miejsca, jeżeli chodzi o paszę mineralną. A tu okazuje się, że jednak jest inaczej. No dobra, to jadę sobie teraz zawieźć tutaj jednak tą paszę mineralną do silosu. Tak sobie tak trochę pomyślałem, że to może jest problem jeszcze jakiś inny. No patrzcie, tu nawet pasza nie jest przyjmowana. Ojej, ojej. No dobra. Spróbujmy jeszcze inaczej. Ajajajajaj. Jak widzicie, to chyba jest tutaj jakiś głębszy problem. Tak odczuwam takie, mam takie coś nie, takie wrażenie, że tu jest problem. A zdziwiony jestem, powiem wam szczerze. Literka Z. No dobra. Nie będę tutaj się zbytnio męczył. Oczywiście wyślę ten ciągnik. Stworzę pracę. Przejedź. I mam nadzieję, że uda mi się dojechać. Chociaż tutaj. I zacznij pracę. Damy radę? Powinniśmy sobie oczywiście poradzić. Dobrze. I teraz jeszcze zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie. O. Wsiądę sobie tutaj do Landiniego. Na szczęście oczywiście tutaj kierownica działa poprawnie, więc nie ma tutaj większych problemów. Ale pokażę wam, jak sobie tutaj pozmieniałem, jeżeli chodzi o kwestie tutaj produkcji. O, to jest moje takie małe zagłębie produkcyjne. Jak widzicie, tak mniej więcej ono wygląda. I mamy tu olejarnię, i mamy tutaj młyn, również jest piekarnia i jest również mleczarnia. Pozostałych oczywiście budynków tutaj jeszcze nie wkomponowałem, bo tak zastanawiam się, czy jest sens je tutaj umieszczać, czy ich po prostu nie umieścić zupełnie gdzie indziej. I może tutaj sobie wejdę na produkcję. Budynki, narzędzia i zaraz zobaczymy silosy. Nie, to nie będą to. Produkcja, nie. Punkty skupu, o właśnie, chyba to będzie to. Gold Market. Zobaczmy, czy ten Gold Market będzie działał. O, jestem ciekawy. Może mi się uda to sprzedać tutaj. Dobrze. Gold Market, jakby to powiedzieć, kupiłem. Pomaluję, żeby nie było, że tu jest jakiś inny odcień. O, literka E. Cyk, cyk. I mamy tutaj zrobione to. I jeszcze przy okazji sprawdzę sobie cenę, bo może mi się gdzieś tutaj to pojawi. Ta moja pasza mineralna i będę mógł to oczywiście gdzieś sprzedać, bo z tym mam niestety teraz chyba problem. I jak na razie nigdzie nie widzę możliwości tego sprzedaży. Mam nadzieję, i urodzi się tutaj kolejny
problem. I na razie nie widzę, że mogę. Nie widzę. Oj, oj, tu będzie kłopot, coś mi się wydaje. Może też i dlatego nie mogłem zmieścić w tej oborze. Zdziwiony jestem, jednak to jest pasza mineralna. No, jak widzicie, nastąpił kolejny problem i trzeba będzie go rozwiązać. No dobrze, w sumie nie widzę, naprawdę nie widzę tutaj możliwości sprzedaży. Nigdzie mi tu nie wyskakuje pasza mineralna. Aż jestem głęboko oczywiście zdziwiony. No dobrze. Sprawdźmy, gdzie jest ten ciągniczek. Czy gdzieś on nie utknął? O, widzicie, jest w miarę tu blisko Landini. Boże, co ja mówię, McCormick. W ogóle powiem wam szczerze, no aż jestem mega zdziwiony, że ta pasza mineralna ani w ząb, ani w kwadrat. Dziwię się. A jeszcze też jeszcze jedną rzecz sprawdzę, wybaczcie, ale tak sobie jeszcze przeskoczę. Produkcja, budynki, przepraszam, silosy. I śmignę sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda ten silos, który postawiłem na farmie. No niestety nie pojawia się tutaj informacja. Niestety nie pojawia mi się tutaj informacja związana z tym, co mogę tutaj oczywiście przechowywać. No ale zaraz zobaczymy, czy ja mogę w ogóle to sprzedać. No będzie dość ciekawie, jak nie będę mógł. No i nadal nie mogę. I jak widzicie, nie mogę. No dobrze. To może inaczej. Produkcja, punkty skupu. Sprawdźmy, co my tutaj mamy za punkty. Targ rolny, powiem wam, że nadal nie widać. Restauracja, supermarket. Widzę, że tutaj też nie. Również, ach, dom towarowy. Też nie. Tu mamy jeszcze jakiś jeden punkt. Sprawdźmy ten punkt. Tu pewnie też nie. Syrop klonowy. Tu również nie wiadomo, co mogę sprzedać. No, ten Golden Market widzę, że jednak też nie. Nie chciałbym takiego dużego sklepu stawiać. No, ale spróbujmy może tutaj to cudo. I jak widzicie, również nie mogę sprzedać. No, no to się urodził kolejny niestety problem. Na szczęście mogę to oczywiście sprzedać. Narzędzia, produkcja, budynki, produkcja, punkty skupu. No, powiem wam. Zagadka. Ogromna zagadka. No dobra, nie będę tutaj męczył was z tą kwestią, bo jeszcze mam tutaj parę rzeczy, które mógłbym zrobić. Niestety okazało się, że
jeszcze niestety, ale nie mogę nic zrobić z tym. Z tą paszą mineralną, co jest dla mnie, powiem wam szczerze, dość dużą zagadką, bo raczej powinienem... O, tereny mogę tutaj sprzedać. I nawet zobaczcie, 90%, 97%, no proszę, pięknie, 97%. Więc miałem tutaj szczęście, akurat wystarczyła wystarczająca liczba miejsca na, w maszynie do zbierania kamieni. Oczywiście za chwilkę tutaj podjadę do gospodarstwa, przepraszam, oczywiście najmocniej. Coś wam powiem, że dzisiaj jakoś tak mi się ten język plącze i trochę mnie to, ta pasza mineralna mnie rozbiła, powiem wam szczerze. I to naprawdę straszne, bo jak nie może przyjmować paszy mineralnej, mogę ją oczywiście kupować, a nie mogę jej sprzedawać. Coś tak, powiem wam szczerze, coś tutaj jest nie halo. Oczywiście jeszcze raz was zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki, jeżeli podobają wam się filmy. Zapraszam na wszystkie moje serie, nie tylko tutaj na Farmingu 22, jak i również zapraszam na Farming 19, na mapę PW Conti. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16. Codziennie jest puszczany nowy odcinek. Oczywiście odcinki puszczane są naprzemiennie i nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które również serdecznie wam dziękuję. Teraz sobie zrzucę tutaj kamienie. Dobrze, zrzucam je. No normalnie jestem, powiem wam szczerze, troszeczkę wyprowadzony z równowagi. Urodził się tutaj kolejny problem i niestety, no tak to, tak to właśnie wygląda. Podjadę sobie teraz oczywiście do warsztatu. Myślę, że na dzisiaj to raczej już nie będę tutaj korzystał właśnie tutaj z tego zbieracza kamieni. Nie wiem, czy mi się tu jakiś kontrakt oczywiście pojawi. Uzupełnię sobie paliwo. Umyję najpierw ciągnik. Za chwilkę też umyję maszynę. Myślę, ciągle myślę i powiem wam, że nic nie potrafię i nie wiem, co tutaj wymyśleć. Ale wydaje mi się, że trochę sobie pośpię i może mi coś tutaj do tej mojej makówki przyjdzie. Myśl jakaś złota, co by tutaj zrobić, żeby było dobrze. No niestety, no tak to jest. Czasem powiem wam szczerze, czasem pewne rzeczy nas ogromnie zaskakują i powiem tak na szybcika, trudno jest mi cokolwiek wymyśleć. A może zobaczę, czy ja mogę tutaj też przemalować tą maszynę, bo też jestem ciekawy. Mogę naprawić. Tak. Ustaw. Wybierzemy kolor tutaj Deutsche Fahrer i felgi też są tutaj Deutsche Fahrer. Ustaw, tak, ok, wstecz. I co tu jeszcze mogę naprawić, bo jestem ciekawy. Ach, naprawimy też Deutsche i myślę, że to też musimy naprawić i już będziemy mieć całą maszynę naprawioną. Tak patrzę sobie, widzę, że nadal zaraz zobaczę jedną rzecz. No właśnie, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Kół podłączyłem. Widzę, że kabelki się tutaj podłączyły. Chyba tutaj nic nie muszę robić, nie? Czy muszę? Chyba nie. Przodem chyba tutaj nie ma problemów. Chyba nie ma.
No dobra. Ale wydawało mi się, że pasowałoby mi też troszeczkę przemalować tutaj tą maszynę, bo już powiem wam szczerze, jest porządnie zwichrowana. A, może inaczej się tutaj ustawię na tym pierwszym stanowisku i tu na tym pierwszym stanowisku zostawię. Jest, jest. Poniekąd nie mogę też nic zrobić, bo mam zablokowaną całą maszynę. Ajajajajaj, powiem wam, że dość fatalnie mi się to wszystko tutaj ułożyło. Liczyłem na coś zupełnie innego. Że nie będzie tak fatalnie, jak właśnie to widzicie. A tu okazuje się, że jednak jest inaczej. Dobrze. Oczywiście teraz pojadę sobie tutaj, myślę, że do tkalni. Pojadę sobie do tkalni, zostawię tą bawełnę i udam się tak naprawdę. Myślę, że myślę właśnie o... Spójrzmy sobie na temat zakładów produkcyjnych. Co my mamy tutaj? Oczywiście cukier mi się tutaj rozdrabnia. Czyli cukrownia nie będzie mi tutaj w jakiś sposób potrzebna. Olejarnia. Może warto byłoby olejarnię, ale niestety no mam problem. Nie mam. O, widzicie? To będzie może nawet dobry pomysł. Myślę, że dzisiaj zawiozę tą bawełnę, czy wełnę, przepraszam, do właśnie tutaj przędzalni, czy też tkalni. A później zabiorę cukier i uzupełnię tutaj Czemu ja tak wolno jadę? A no, dlaczego ja wolno jadę? No bardzo prosty powód, że dlaczego ja wolno jadę? Zaraz chyba powinno być dużo lepiej. Będzie dużo lepiej? No tak w sumie nie do końca jest dużo lepiej. Ajajajajajajaja. A widzicie, tutaj jeszcze mam jedną zmianę. Oczywiście nie pokazałem wam, bo oczywiście tego fędzika, który tutaj przestał spełniać swoje, znaczy moje oczekiwania, mianowicie był tam problem związany z po prostu patrzeniem. Miał chyba jakiś tutaj problem. Patrzyłem tak naprawdę... Siedząc w kabinie, jak spojrzycie sobie na kabinę i to, jak się siedzi, mając przed sobą na przykład zegar, to tak jakbyście mieli głowę obróconą na godzinę 10 albo ewentualnie na godzinę 2, w zależności gdzie był tutaj problem z modem. Więc no niestety też musiałem tutaj sprzedać fędzika i tu zaopatrzyć się w coś zupełnie nowego. Jeszcze oczywiście przy okazji wypadły mi tutaj mody na kultywatory i tak naprawdę na pługi Mauriciego Spencera, więc musiałem też kupić tutaj też i nowe pługi i kultywatory, wydać kolejne oczywiście pieniążki. Jak widzicie, zostało już tutaj naprawdę niewiele pieniążków, bo 6 milionów. No ale mam jeszcze chyba ze 3 pola kupione, na którym skosiłem już pozostałą trawę.
Więc ewentualnie będę mógł tutaj ruszyć i zebrać przyczepą samozbierającą tą resztkę trawy i wszystkie te pola posprzedawać, co pozwoli mi troszeczkę się tutaj finansowo troszkę pozbierać. Dobrze. Myślę, że nie będę musiał tutaj, że spokojnie sobie wjadę i powinna ta wełna zniknąć. I zniknęła. I co? Muszę tutaj jakoś wyrobić się. Mam nadzieję, że mi się uda. Damy radę wyjechać stąd. Chyba się udało. Jako tako chyba mi się wydaje. Dobrze. Nie mamy oczywiście jakoś daleko tutaj do kolejnego punktu, do którego teraz zmierzam, a więc zmierzam do cukrowni. Zabiorę oczywiście cały cukier. Zabiorę cały cukier do mleczarni. I myślę, że zabiorę jeszcze mleko, bo chyba jakieś mleko mam, tak już mi się wydaje. W sumie mógłbym nawet spojrzeć. I może mi się tutaj uda uruchomić produkcję. Spójrzmy może na zwierzęta. Wydaje mi się, że mleko powinienem mieć. Śmieszne, 240 litrów. Czy jest sens zabierać mleko? Ja powiem wam, że chyba nie. Ale cukier oczywiście dostarczę tutaj do mleczarni. Zobaczymy, jak tutaj to funkcjonuje. Mam nadzieję, że nie będzie kłopotu. Ale i tak muszę zostawić właśnie w tym miejscu John Deere'a. Razem z tą przyczepką samozbierającą, no Boże, z tą przyczepką transportową. Przepraszam, za przejęzyczyłem się po raz kolejny. Dobrze, i myślę, że dzisiaj jeszcze dostarczę, o właśnie, muszę jeszcze dostarczyć te krowy, nie? Teraz muszę wybrać te szwajcarskie. Podjadę sobie tutaj fędzikiem i myślę, że będę musiał ruszyć tutaj z przyczepką samozbierającą właśnie w pobliżu tej mojej kosiarki i zebrać tą pozostałą część trawy, którą, jakby to powiedzieć, skosiłem poza odcinkiem. Nie chciałem was też tym męczyć, jest to dość żmudna praca, bo ścinałem tutaj z tej górki trawę, gdzie tu są górki, pagórki, wzniesienia. Nie chciałem was tym też w jakiś sposób obarczać, bo no jest to troszeczkę, powiem szczerze, dość mało pociągające, jak się tak jeździ i skacze. No myślę, że zobaczycie, jak będę zbierał trawę, to zobaczycie, jak tutaj ta przyczepka będzie sobie fikała w górę i w dół. No niestety, no tak to wygląda, jak się tutaj są pewne górki i niestety nie da się tutaj nic więcej zrobić. Dobrze, dojeżdżamy powolutku tutaj. I wydaje mi się, że dość sporo cukru powinienem tutaj już mieć, 11 tysięcy. Podstawię sobie oczywiście tą paletkę. No i oczywiście cudowne wzniesienie, które tutaj widzicie. Ale cukier ładnie mi się tutaj zabrał. Nie? Dobrze mi się tu ten cukier w miarę zabrał. Czy mi się tu uda? Ach, nie będę tutaj czarował. Nie ma sensu. Jeszcze muszę tutaj oczywiście zmielić buraki. Więc jak widzicie, mam co robić. Znowu zawieszenie. No dobrze, podjedźmy sobie do teraz do tej mleczarni. Gdzie tutaj się to wszystko zostawia?
O, pięknie. I cały cukier znalazł się właśnie tutaj w mleczarni. Dobrze. Z cukrem mamy tutaj temat załatwiony. To co? Przechodzę sobie tutaj do sklepu, żeby nie było. I jeszcze raz tutaj. I oto właśnie fędzik, który tutaj sobie nabyłem. Razem chyba to jest, co to jest? Pług. No właśnie, mamy tutaj pług. Tak mniej więcej to wygląda. Ten fędzik. Bardzo ładny zestaw kolorystyczny. I ruszam tutaj oczywiście na bazę. Nie mam na razie żadnego kontraktu, ale wyda. A widzicie, i znowu ta sama sytuacja. Znowu zapomniałem. Podpiąłem te węże. No tak to bywa. No, nie zrobię tego inaczej, bo inaczej nie będę mógł tutaj podpinać do kombajnów headerów, które są na, jakby to powiedzieć, mają swoje wbudowane wózki. I niestety nie udało mi się znaleźć tutaj przyczyny problemu, ale poniekąd znalazłem obejście tego problemu. O, to dobrze zabrzmiało, nawet powiem szczerze. Obejście problemu, który właśnie był widoczny w serii Pan na Dzikim Zachodzie. Ale widzę, że to jest kolejna kontynuacja kolejnego problemu, bo ojej, miałem ten problem. Mam problem na panu na Dzikim Zachodzie, związany tutaj z kombajnami, a teraz mam problem właśnie tutaj z paszą mineralną i z tym, że nie mogę nic z nią zrobić. Aż powiem szczerze, jestem zaskoczony. No, ale może mi się jakoś tutaj uda się z tym w jakikolwiek sposób poradzić. Liczę na to, że nie skończy się to tak, powiem szczerze, fatalnie. Dobrze, jedziemy teraz po kolejne 18 sztuk. Tym razem tutaj tych szwajcarskich krów. Mleka mam, powiem wam szczerze, ola Boga, aż można się przyżegnać. Szkoda, że tak mało. No ale no niestety, chyba mam tak naprawdę dopiero 100 parę krów. Myślę, że no jeszcze troszkę czasu minie, zanim ja tutaj będę miał jakąś dobrą, określoną liczbę mleka, żebym mógł rozpocząć tutaj działanie na mleczarni. Oczywiście mógłbym tutaj uruchomić powolutku na przykład olejarnię lub młyn. Myślę, że to nie jest nawet głupi pomysł. Myślę, że raczej, jeżeli to zrobię, to raczej tutaj w wieczornych porach. Jeszcze jest w miarę młoda godzina, 16:43. Nie będę tutaj kasował dnia. Spokojnie sobie jeszcze mogę gdzieś tam trawę zebrać, skosić, zebrać. Wykorzystam to, że jeszcze jest w miarę młoda godzina, żeby, jakby to powiedzieć, nie marnować czasu. Może uda mi się tutaj mieć jeszcze jeden możliwość jeszcze jednego zbierania trawy w miejscach, gdzie jeszcze tej trawy nie zebrałem, a jest jej mnóstwo, więc no powiem wam szczerze, no ciągle myślę o tej paszy mineralnej i nie daje mi to po prostu zwyczajowo spokoju. No powiem, no tak, no nie spodziewałem się tego. Przede wszystkim tego, że nie mogę jej zrzucić tutaj do właśnie robota, bo nie wierzę, że nie mogę jej zrzucić. Bo raczej w którychś z odcinkach kupywałem jeszcze tą paszę mineralną i uzupełniałem tutaj właśnie tą oborę, a tu nagle okazuje się, że nie mogę tutaj nic z tą materią zrobić. Oczywiście wybieramy, kupujemy 9 sztuk i mamy, i ruszamy oczywiście dalej. Ruszamy dalej. Dobrze.
No tak. No i myślę, że powolutku też bym musiał tutaj uruchamiać produkcję. Też musiałbym się zająć tutaj stolarnią i no i jeszcze miód potrzebuję. Nie mam miodu w ogóle. No i to poniekąd też mnie troszeczkę martwi, bo nie będę tu mógł nic zrobić w produkcji na przykład płatków i myślę, że też w produkcji ciast, bo tam też jak znam życie jest potrzebny miód. Tak już mi się wydaje. No i tu już chyba może być kolejny problem. Nie wiem jak miody, jak przepraszam najmocniej, jak pszczoły produkują miód jesienią lub późną jesienią. Myślę, że raczej powolutku zbierają się tutaj do snu, więc raczej tutaj hodowcy pszczół raczej chyba nie zbierają miodu. Mogę się mylić, nie wiem jak to jest. Farming może rządzi się troszeczkę innymi tutaj prawami, a może rzeczywiście tutaj jest jeszcze spore pole słonecznika. Może bym rzeczywiście ten ul postawił i rozpoczął tutaj zbieranie miodu. No nie głupia też jest rzecz. Kolejna, jakby to powiedzieć, rzecz, którą chciałbym sprawdzić w Farmingu 22, bo oczywiście na 19 tego nie ma. Bynajmniej ja nigdy na 19 tego oczywiście nie robiłem. Literka R wybieramy, przenoszę do hodowli. Ile mam tych krów? Może od tego zacznę. Nie pokazało mi. To będę musiał tu jeszcze raz przyjechać i zobaczyć. I pojedziemy sobie teraz tą stroną. Nie będziemy ciągle jeździć tymi samymi drogami. Warto oczywiście tą mapę pokazywać tutaj z różnej perspektywy, z różnych, jakby to powiedzieć, części jej, bo jest naprawdę moim zdaniem bardzo ładna. Bardzo ładnie to oczywiście wygląda jesienią. Jak wcześniej kiedyś wspominałem, podobno równie ładnie wygląda to zimą. Oczywiście się o tym niebawem przekonamy, bo powolutku do tej zimy się zbliżam. A sprawdźmy, umyjmy. O, proszę. Mod na mycie działa. Działa. Oczywiście powiem Wam, że miasteczko bardzo ładnie wygląda właśnie tutaj wieczorową porą. Naprawdę bardzo ładnie. I ja myślę, że naprawdę ta mapa jest ślicznie zrobiona. Ale mi tutaj, powiem Wam szczerze, troszkę ta gra, mam takie wrażenie, że spowolniła i to bardzo mocno. Niestety mam kartę graficzną, która ma bardzo mały silniczek niskoobrotowy. Nie ma wysokoobrotowego silnika, wiatraczka, przepraszam, i on powoduje, że się bardzo często załącza. I tak strasznie hałasuje. Mam nadzieję, że zbyt mocno go oczywiście nie słychać. Oczywiście wyprawieni, mający bardzo dobry sprzęt gracze, no, zwracali mi na to uwagę. Oczywiście bardzo dziękuję i oczywiście się tłumaczę. No niestety tak to wygląda. Nagrywam oczywiście filmy w warunkach domowych. Nie robię live'ów, bo wszyscy powinni wiedzieć, dlaczego nie robię. Wystarczy obejrzeć pozostałe odcinki. Literka R, cofniemy się i ostatnie sztuki krów wybierz. Kup. Tak, ok. Powiem Wam, że dzisiejszy odcinek tak średnio na niego patrzę. Uważam, że popsuła mi go trochę ta pasza mineralna, bo liczyłem na to, że jeszcze pokażę Wam, jak wygląda tutaj kwestia produkcji siana, a tak to widzicie, jest dupa blada. W sumie mógłbym oczywiście też spojrzeć, ile już udało mi się tego siana wyprodukować.
No, powiem nawet dobrze, że na to spojrzałem, bo tego siana nic nie wyprodukowałem, bo oczywiście, jak zwykle, nie włączyłem produkcji. Mamy godzinę 16:47. Przypomnijcie mi, żebym o 17:47 sprawdził, jak wygląda kwestia produkcji siana. I jak widzicie, no tak to jest z człowiekiem w średnim wieku. Nie wszystko udaje mu się opanować tak błyskotliwie jak młodzi gracze. No nie, no powiem wam szczerze, że dzisiaj to w ogóle seria Pan na Dzikim Zachodzie zaczęła się tutaj od problemów. Tu również zaczęła się Pan na Włościach. Myślę, że jutro będę nagrywał na Felsbrumie odcinek i jestem ciekawy, czym mnie zaskoczy odcinek na Felsbrumie. No powiem wam, że albo to jest dziwny tydzień, albo już sam nie wiem, o co tu chodzi. Są same, jakby to powiedzieć, problemy. Samiutkie. No niestety, no tak to wygląda. Nie zawsze się to wszystko tak fajnie układa. Dobrze, powolutku zbliżam się tutaj do obory. Oczywiście ruszę tutaj. Coś będę musiał tutaj podpiąć pod przyczepkę samozbierającą. Chyba, że tam jest jeszcze Massey Ferguson. Tak mi się wydaje, że tam jest Massey, ósemka. Więc mogę sobie tam chyba Masseyem podjechać tą i tą przyczepką. Oczywiście jeszcze tu nie podjadę. Sprawdzę sobie, jak my tutaj stoimy. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówię? Chyba tak. Chyba tak jest, tak jak mówię. Oczywiście muszę tutaj literkę Z podpiąłem. I tutaj wyślę pracownika. Niech sobie tutaj spokojnie masę dojeżdża. Nie będę tutaj przeszkadzał. I myślę, że będzie wystarczający czas, żeby tutaj jeszcze rozładować tą przyczepkę ze zwierzętami. Ok. Myślę, że raczej zbieranie zostawię sobie na następny tydzień. Gdzie ja tutaj skończyłem? Wydaje mi się, że ja tutaj skończyłem tą część. Tu jest, widzę, kosiareczka. Stwórz pracę, przejedź i zatrzymam się tu koło kosiarki i zacznij pracę. No i pięknie ciągnik rusza, a ja sobie tutaj z powrotem śmignę do John Deere'a. I podjeżdżam. Literka R. No, jak widzicie, mam 180 krów. Wybieram, przenoszę do hodowli. Ok, 180 krów. Czyli tak mniej więcej chyba mam. Jeszcze ile mi brakuje do połowy? Jakieś 60 krów. No, troszkę jest tych krów, oczywiście. Dobrze. Tutaj mogę spokojnie odjechać John Deere'em. Oczywiście John Deere'ka zostawię tutaj w którymś z hangarów. A myślę, że do tego czasu Massey dojedzie tutaj do kosiareczki. Ale jestem asior. Dopiero teraz włączyłem. Nice. Ale nic niestety nie poradzę. Tak to wygląda. Tutaj mamy,
Tutaj jest całe zgrupowanie ciągników. Powolutku widzę, że tutaj przejechałem, widzę już prawie rzekę i zbliżam się tutaj do kosiarki. Bardzo ładnie, oczywiście tutaj wygląda zachód słońca. W sumie nie wiem, w którą stronę, bo tutaj z tą stronę musi jechać. Nawet powiem wam szczerze, nawet fajnie się patrzy tutaj na pracownika, jak jedzie, jak mu to w miarę wychodzi. Dużo gorzej jest, kiedy ten pracownik jeździ sobie, tak powiem szczerze, slalomem. Na szczęście tu jest prosta droga w miarę, więc nie powinno być kłopotu. Tak trochę powiem, że chyba skręci tutaj na pole. W oddali widać pociąg, balon. Ale powiem wam, że bardzo ładnie wygląda ten Massey, naprawdę. I powolutku się tutaj zbliżam do kosiarki i powinienem zebrać te resztę trawy. Śmignę tutaj prawdopodobnie do suszarni. Dobrze, literka H, C. Ruszam. Rozkładam. VB, B, a no tak, dziwne, kabelki są podpięte, czyżby tutaj znowu coś nie działało? Literka B. Nie, no A. No i podpiąłem węże. Jest. Zaczęło działać. No, jak widzicie. Właśnie o tej. W górkach mówiłem, zobaczymy, ile mi się tutaj tej trawy uda uzbierać. No niestety to tak właśnie wygląda. Trochę tak powiem szczerze, bardzo nieciekawie wizualnie. Ale chciałem tutaj tą trawę oczywiście zebrać, nie chciałem jej tutaj sobie tak zostawiać, jednak tutaj sporo tej trawy powinno być, każdy jakby to powiedzieć połać trawy mi się przyda. Oczywiście jest tutaj mały problem związany tutaj z tym, że jest mnóstwo górek, pagórek i innych takich tutaj nieciekawych terenów. Ale zobaczcie, już sporo mi się tej trawy w miarę udało tutaj zebrać. Jest. Podjedziemy. Chyba nie. Oczywiście nie wiem, czy będę was tutaj męczył do końca tutaj tymi górkami, bo to naprawdę ciężko idzie. Sama kosiarka miała tutaj mega problemy, a co dopiero ten cały zestaw tutaj. Jednak ten ciągnik ściągnie tą sporą przyczepę. O, jak widzicie, ledwie dycha, jak to mówią, ale idzie do góry, nie poddaje się. I jeszcze raz, jeszcze raz.
Tu się uda, tu się udało. Teraz tutaj. I tu mamy jeszcze coś na dole. Dobrze. Oczywiście, jeżeli pamiętacie, może nie przedostatni odcinek, ale jeszcze bardziej jeden do tyłu. Wydaje mi się, że jeszcze chyba gdzieś tutaj zostawiłem trawę. Dokładnie. Kawałek trawy tutaj zostawiłem, więc muszę tutaj jeszcze kosiareczką śmignąć. I tu mam jeszcze tak poucinane tą trawę, znaczy pokoszoną tą trawę właśnie w tym miejscu. Mam nadzieję, że tu się nigdzie nie nadzieje na pociąg. No, nie chciałbym tutaj znaleźć się w jego szponach. Myślę, że ten raczej header od tej przyczepy nie będzie miał problemu, ten cały wywiasek, ale ciągnik jak się tutaj dostanie, no to już nieciekawie będzie. O, widzicie? Jedzie tutaj maszyna. Dobrze, chyba tu będę mógł się spokojnie nawrócić. Wydaje mi się tak. No i została mi tak naprawdę jeszcze jedna tutaj część. Nie wiem, czy to jest między tutaj tymi fabrykami dwoma, co są. To są pewnie stolarnia. Tak mi się wydaje, że to powinna być stolarnia. $19 000. Nie jest tak źle z tą trawą. Choć wydawało mi się w poprzednim odcinku, że zbiorę trochę więcej tej trawy. Niestety tylko wydawało mi się. No i tak niestety to zostało. I jeszcze pewnie mam tutaj tą trawę. Na tej części. I będę musiał tutaj jakoś zjechać. I zobaczymy, jak mi się tutaj uda to zebrać. Mam nadzieję, że nie powinno być problemu. I znowu małe zacięcie. No jednak jest. Tutaj chyba przeszkadzają mi drzewa. Nie wiem, czy sobie tutaj poradzę. Chyba będę musiał tutaj niżej troszeczkę. I tu mamy jakąś kupkę. I została mi tak naprawdę jeszcze tutaj jedna strona. O, właśnie tutaj. Ja myślę, że już tutaj nie będę katował tego wszystkiego. No nawet dość sporo. Może uda mi się tutaj z 25 000. Jest 25 000 trawy. Nawet 30 000 się udało. No proszę. Ok. Tutaj zrobimy sobie X. Bardzo oczywiście Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejne odcinki pana Shadow R.
Na wszystkich seriach Farminga 22, jak i też Farminga 19. I co? Życzę Wam przede wszystkim zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was, Shadow R. Cześć!